Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym studiu mamy akcenty parlamentarne. Naszym gościem jest debiutantka w Sejmie, posłanka Agnieszka Ścigaj. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Jest Pani, tak jak już wspominałem, debiutantką i takie pierwsze pytanie, które nasuwa mi się na myśl. Jakie są Pani takie bieżące wrażenia po tym, jak zasiadła Pani w sejmowych ławach? Co Panią najbardziej zaskoczyło po przyjeździe na ulicę Wiejską? I co stanowi dla Pani właśnie takie największe bariery na tą chwilę? Czy podeszłam do tej pracy jak do każdej innej wcześniejszej pracy, czyli z taką obowiązkowością i z tym, że rzeczywiście to jest moja praca, bardzo odpowiedzialna praca, czuję, że bardzo ważna i myślę, że ten mandat, który otrzymałam, zaufania od wyborców, to zobowiązuje do 3 razy cięższej pracy niż do tej pory wykonywałam. Samo miejsce, sam Sejm, no, zaskoczył mnie tylko tym, że w telewizji na przykład wygląda jako może trochę większe niż jest. Dobre miejsce pracy, natomiast już po tych kilku posiedzeniach Sejmu, czyli tej realnej pracy, te moje wrażenia, no, trochę inaczej to wygląda niż sobie wyobrażałam. Na pewno wyobrażałam sobie, że będzie więcej merytorycznej pracy, będzie więcej dyskusji i od razu zaczniemy pracować nad czymś, co jest ważne dla obywateli, dla mieszkańców. Natomiast rzeczywiście dużo czasu w Sejmie poświęca się na takie trochę PR-owe i puste rozmowy. To mnie trochę męczy, ponieważ ja jestem człowiekiem czynu, cały czas coś robiłam, coś, co ma wymierne efekty, co służy ludziom. Natomiast poświęcanie czasu na rozmowy, które nie wnoszą za wiele w to, żeby pójść do przodu, żeby dokonywać dobrych zmian, trochę mnie męczy i z tym się jakby muszę tutaj zmagać. A też trochę jakby przeszkadza mi czasem złe zachowanie parlamentarzystów. Ja tak to oceniam. Patrzę, przyglądam się na różne sceny, które się odbywają po sąsiedzkich ławach. Nie podoba mi się czasem podejście parlamentarzystów innych, bo mam takie wrażenie, że tej kultury jest trochę mniej niż my widzimy na przykład na co dzień. Czyli jak mawia nasz lokalny klasyk, czyny nie słowa. I właśnie a propos tych czynów, przez lata kierowała Pani spółdzielnią socjalną Opoka w Chechle. I czy nie żal Pani zostawiać tego miejsca? Czy istnieje możliwość łączenia funkcji dotychczasowej pracy w tej spółdzielni z funkcją parlamentarzysty, czy też jest to na ten moment rozdzielenie tych funkcji i skupia się Pani głównie na pracy w Sejmie? Tak, ostatnie 5 lat to zarządzanie i tworzenie od podstaw spółdzielni socjalnej, takiego można powiedzieć mojego dziecka, oczka w głowie, przedsiębiorstwa społecznego, najlepszego w Polsce, ale to jest tylko ten 5-letni etap. Wcześniej 15 lat pracowałam cały czas z ludźmi, zajmowała się zmianą społeczną, więc spółdzielnia jest też można powiedzieć pewnym etapem pokazywania, jaką drogą można pomagać ludziom w zakresie tworzenia miejsc pracy. Na ten moment nie mogę godzić tych dwóch obowiązków. Zostałam posłem zawodowym. Wiąże się to z 2 powodami. Pierwszy to rzeczywiście prawnie nie mogłam pogodzić tego mandatu z zarządzaniem spółdzielnią, ponieważ spółdzielnia pracuje na majątku komunalnym. A z drugiej strony no, zostałam też wiceszefem klubu i dodatkowe obowiązki rzeczywiście obciążają mnie mocno pracą. Wzięłam urlop bezpłatny, ale nie czuję, że się rozstaję z tematem, rozstaję się ze spółdzielnią. Jest ona cały czas mi bliska i cały czas ludzie, którzy tam pracują, są dla mnie ważni. Właściwie kiedy tu przyjeżdżam, zawsze jestem w spółdzielni. Mam nadzieję, czy wiem o tym, że przygotowałam załogę, załoga jest do tego przygotowana, że samodzielnie, spokojnie poprowadzi to przedsiębiorstwo. To teraz może zapytam w ten sposób. Jakimi kwestiami związanymi z ziemią olkuską, z olkuskim powiatem chciałaby się Pani zająć w Sejmie? Bo tak jak też wspominaliśmy, te obrady Sejmu to jest trochę taki teatr. Tak naprawdę realne działania i realną pracę wykonuje się już tam, gdzie kamery nie sięgają. Tak, czyli to są rozmowy z odpowiednimi osobami i mówiąc może trochę tak kolokwialnie, lobbowanie za określonymi sprawami. I jakie są takie fundamentalne kwestie związane z powiatem według Pani, którymi chciałaby się Pani zająć i które można z tego poziomu sejmowego załatwić dla naszej okolicy? Powiedział Pan lobbowanie, powiedział Pan załatwić. W pierwszej kolejności pracę posła
postrzegam jako taką pracę na rzecz wszystkich ludzi, czyli nie postrzegam to mocno jako lobbowanie, ale z drugiej strony wywodzę się stąd i oczywiście całym sercem i wszystkim, co mnie tutaj wiąże, jestem bardzo mocno jakby przywiązana. Widzę problemy powiatu, wiem, jak one wyglądają i widzę problemy infrastrukturalne, problemy te, które dotykają też innych mieszkańców, czyli na przykład problemy z pracą, bo to jest dla mnie jakby najbardziej właściwy obszar, czyli zawsze mam takie poczucie, że jak ludzie mają dobrą pracę, to zostają w danym miejscu, dobrze się im żyje i mają zapełnione wszystkie potrzeby, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Ale specyficznie, jeśli mówimy o powiecie, to na pewno problemem jest coś, co ja obserwowałam, jak pracowałam w Krakowie, czyli droga dojazdowa do Krakowa, czyli to, że jesteśmy oddaleni od aglomeracji krakowskiej, tam mamy czasem miejsca pracy, a mamy problem z dojazdem. Kilka lat temu, 4-5 lat temu droga dojazdowa do Krakowa to była pół godziny, w tej chwili to jest półtorej godziny. Więc myślę, że tutaj korzystając z tego, że i minister infrastruktury jest teraz z Krakowa... To dokładnie z Krzeszowic. Tak, o właśnie, to tym bardziej. To myślę, że tutaj będzie można próbować przynajmniej dociec, dlaczego tak jest i jak to można zmienić. To jest jakby z mojej perspektywy ważne. No i rzeczywiście tworzenie miejsc pracy, wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości, przedsiębiorców w tym, żeby mogli spokojnie prowadzić swoje firmy, bo w tym jakby upatruję takich możliwości dla powiatu. Właściwie wyobrażam sobie, że na każdym polu, co jest ważne dla naszego samorządu, ja mogę być takim lobbystą, czyli jeżeli się okaże, że mieszkańcy, że jakieś grupy tu związane mocno pokażą jakiś problem i ten problem będzie mieć uzasadnienie na przykład w konsultacjach społecznych, samorządowcy będą popierać, to ja całą sobą będę starać się, na ile będzie to możliwe, spróbować ten problem rozwiązać i załatwić na tyle, ile poseł może. No właśnie. I teraz jeszcze chciałbym zapytać o jedną kwestię. Polityka to jest gra zespołowa, samorząd to też jest polityka, chociaż niektórzy próbują uciekać od tego pojęcia. Czy ma już Pani kontakt z wójtami i burmistrzami naszego powiatu, czy też ze starostwem powiatowym? Rozmawia Pani na temat problemów, z którymi się oni spotykają i czy jest możliwość wspólnego działania, żeby je rozwiązywać? I zapytam też od razu, czy wyobraża sobie Pani możliwość współpracy z innymi posłami z naszego okręgu, szczególnie z naszego powiatu, którzy co prawda są z innej opcji, ale też reprezentują ten okręg i czy wspólnie jest możliwość działać na rzecz rozwoju tego okręgu? Zacznę od tej drugiej części. Nie wyobrażam sobie nie współpracować z posłami bez względu na opcję, ponieważ ja akurat wywodzę się z takiego ruchu, którym specjalnie opcja polityczna nie przeszkadza tym, żeby działać. Moim celem jest problem i działanie na rzecz problemu, a nie pomiędzy partiami, więc tutaj nie podlega to w ogóle żadnej dyskusji. Bardzo dobrze znam i panią poseł Lidię Gądek i pana posła Jacka Osucha i myślę, że na każdym polu, gdzie zetknie się nam konieczność tej współpracy, będziemy dobrze współpracować. Czy znam samorządowców? Akurat nie musiałam rozpocząć poznawania tych samorządowców, jak poszłam do Sejmu, bo wręcz poszłam z tą znajomością. Bardzo dobrze znam tutaj samorządowców, tych, którzy od lat działają. Ja się wywodzę z samorządu gminy Klucze. Zawsze działałam na rzecz tutaj powiatu i kilku gmin. Współpracowałam z wójtami. Oczywiście teraz trochę się pozmieniało. Zmienił się pan starosta, zmienili się burmistrzowie, ale tym, co wcześniej robiłam, jakby spowodowało to, że ja znam problemy tych samorządów, więc w swojej polityce, jakby, którą zamierzam gdzieś tam kreować, to przede wszystkim ta współpraca z samorządami ma dla mnie znaczenie. Tym bardziej, że niosę taką opcję, która mówi o tym, żeby jak najwięcej dać samorządom wolności, żeby zdecentralizować środki publiczne, czyli żeby nie zabierać samorządu, tylko żeby te pieniądze zostawały w samorządach, bo samorządy najlepiej wiedzą, jak sobie z tymi pieniędzmi poradzić, jakie są ich problemy, bo są najbliżej problemów, najbliżej ludzi. Więc tutaj nie wyobrażam sobie nie współpracować z samorządami, a myślę, że ten pierwszy okres był trochę trudny, a oprócz takich kilku spotkań nie udało mi się tak realnie porozmawiać z każdym samorządem, oprócz gminy Klucze, czy tutaj takich pojedynczych samorządów, natomiast, bo to wiąże się z tym, że dużo pracujemy cały czas w Sejmie, właściwie nie wyjeżdżamy stamtąd, ale myślę, że zaraz po nowym roku będę regularnie bywać na sesjach i Rady Gmin, i Rady Powiatu, będę cały czas spotykać się i jakby próbować
dociec, co tu nam jest potrzebne na już, na teraz i co my możemy zrobić. No to by była bardzo ciekawa inicjatywa. Rzeczywiście, jeżeli parlamentarzyści odwiedzaliby te sesje i mówiąc kolokwialnie, byli na bieżąco, szczególnie, że samorządy dostają co rusz nowe zadania, natomiast nie idą za tym dodatkowe środki. To na koniec naszej rozmowy jeszcze może dopytam o taką kwestię, jak wygląda organizacja, że tak powiem, pani biura poselskiego, czy już jest przygotowane miejsce, kiedy będzie ono czynne, kiedy będzie można już, mieszkańcy będą mogli się z jakimiś swoimi sprawami do pani udać. Tak, ja mam dwa biura. Otwieram główne biuro, będzie w Krakowie, no ponieważ jestem jedynym posłem reprezentującym klub poselski Kukiz 15 z tego terenu, więc główna siedziba będzie w Krakowie na ulicy Długiej, a drugie biuro będzie w Olkuszu, właściwie tu w właściwym miejscu zamieszkania na ulicy Sławkowskiej 13/13. Takie techniczne, organizacyjne sprawy teraz się toczą, ale tak naprawdę myślę, że od przyszłego tygodnia biuro będzie już regularnie czynne. Przynajmniej 2 razy w tygodniu, a po nowym roku 3 albo 4 razy w tygodniu. Taką informację podam na swojej stronie internetowej i docelowo będę chciała, żeby było w każdym dniu w tygodniu czynne w Olkuszu. No to super. W takim razie mamy już pełen ogląd pani planów na najbliższy czas. Ja bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. I co? Do zobaczenia w takim razie na najbliższych sesjach Rady Powiatu i Rad Gmin. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.